Poradź mi coś na uderzenia gorąca, zlewne poty, nie radzę sobie z tym. Koniczyno czerwona. W naszym układzie hormonalnym główną rolę odgrywają takie trzy gruczoły dokrewne. Tego, czego powinno być dużo, jest za mało, tego, czego nie powinno być, rośnie. Organizm głupieje. Na uderzenia gorąca mi pomogło. A ja w moim białym tuziurku, jak jest na biało, to znaczy, że przemawia do was teraz magister farmacji Beata Burucka. O czym będzie dzisiaj? Słuchajcie, otóż wiele do mnie pisało z was pod tytułem: poradź mi coś na uderzenia gorąca, zlewne poty, nie radzę sobie z tym. I tak trochę, wiecie co, trochę ten temat zlekceważyłam, za co też przepraszam, ale widać ważny, dlatego że ostatnio napadło to mnie. Po uspokojeniu się tematów menopauzalnych moich, niestety wróciły do mnie, szczególnie w chłodnej porze roku, znów uderzenia gorąca i potliwość. Ja mam akurat szczególnie w okolicach głowy. W związku z tym pomyślałam sobie, że skoro wy mnie prosicie, a na mnie już wpadło, no to nic, zacieram łapki, nurkuję w internet zdrowotny i zaczynam wyszukiwać, co warto, czego nie warto. Ja osobiście nie chcę stosować hormonalnej terapii zastępczej, bo uważam, że jednak ta natura też wie, co robi i chcę to bardziej naturalnie sobie pomóc i naturalnie przetrwać ten też naturalny czas w naszym życiu. No i co się wydarzyło? Przegrzebałam ten internet od tego, że zaczęłam się interesować, skąd się w ogóle biorą te uderzenia gorąca. No bo jak ja zrozumiem, skąd się biorą, to będzie mi łatwiej znaleźć sposób, który pomoże mi się z nimi uporać. W związku z tym okazało się, że przy przebudowie naszego układu hormonalnego o rolę w ogóle w naszym układzie hormonalnym kobiecym główną rolę odgrywają takie trzy gruczoły dokrewne. To jest przysadka pod wzgórze i tarczyca oraz też nadnercza, także właściwie cztery, ale głównie przysadka pod wzgórze, tarczyca, nadnercza. Bardzo wiele funkcji pełnią te gruczoły dokrewne, ponieważ one są łącznikiem pomiędzy układem nerwowym a układem dokrewnym, czyli układem hormonalnym. Czyli są takim, powiedziałabym, pobudką neuromediatorów. Cokolwiek by to nie znaczyło, nie będę w to wchodzić głębiej. Jedną z ról, na przykład podwzgórza jest termoregulacja naszego organizmu, czyli odpowiedzialność za utrzymanie naszej stałej temperatury ciała oraz, jak jest rozjechane to podwzgórze, to za właśnie zaburzenia odczuwania tej temperatury. Odczuwania. Bo uderzenia gorąca to nie zawsze się musi wiązać z gorączką, czyli z podwyższeniem temperatury całego ciała, ale mamy taki jakby wyrzut wynikający z zaburzenia termoregulatora, który znajduje się w podwzgórzu. A podwzgórze jest na szlaku połączeń gruczołów dokrewnych żeńskich, czyli estrogenów. Jak te estrogeny w okresie menopauzy się przebudowują, to zarówno przysadka, tarczyca, podwzgórze, nadnercza głupieją trochę, mówiąc szczerze, mówiąc kolokwialnie, tak? Głupieją, bo tego, co powinny mieć w odpowiednich ilościach, nagle nie mają. Tego, czego nie potrzebują, mają za dużo. Mamy też przebudowę, spada nam ilość estrogenów, hormonów żeńskich i rośnie nam ilość androgenicznych hormonów, czyli androgenów. Stąd na przykład mamy nagle włosy w miejscach, gdzie nigdy ich nie miałyśmy. Kozia broda menopauzalna się pojawia bardzo często. Tracimy włosy. Zaczyna się nagle menopauzalne łysienie. W związku z tym tego, czego powinno być dużo, jest za mało, tego, czego nie powinno być, rośnie. Organizm głupieje. Mnie najbardziej dokuczały, szczerze mówiąc, uderzenia, które mi teraz wróciły. No i teraz już wiemy, skąd się biorą. Biorą się, bo pod wzgórze jest rozregulowane, a tam jest nasz termoregulator. I teraz
Zaczęłam szukać i zaczęłam grzebać, nie chciałam iść w hormonalną terapię zastępczą. I co znalazłam? Nie zgadniecie. Nie zgadniecie. Już widzicie. Mogłabym zaśpiewać jak w tej piosence, słuchajcie. Jest jarzębino czerwona, a ja bym mogła zaśpiewać koniczyno czerwona. Tak powinnam zaśpiewać, bo co się okazuje, że nasza polska łąkowa roślina, która też czterolistne jej liście mają nam przynieść szczęście, ale dla nas kobiet najlepszy jest kwiat koniczyny. Kwiat koniczyny, koniczyna Trifolium pratense, tak się pięknie nazywa. Nasza różowa łąkowa koniczyna okazuje się, że jest niezwykle przyjazna naszym kobiecym dolegliwościom, bo zawiera coś takiego, co nazywa się flawonoidy. Flawonoidy, a między innymi do grupy flawonoidów należą tak zwane sterole roślinne. W koniczynie są głównie izoflawonoidy, ale to nie ma dla was żadnego znaczenia, tylko się popisuje, że wiem. Natomiast kluczem pośród tych flawonoidów koniczyny są roślinne sterole. Co to są sterole roślinne? Otóż to są tacy mali, pozytywni oszuści. Dlatego, że one bardzo dobrze udają estrogen i przyczepiają się do głodnych receptorów mówiących nam w organizmie: daj mi estrogenu, daj mi estrogenu, a tego estrogenu nie ma, bo jesteśmy w okresie menopauzy, gdzie poziom tego estrogenu, tych estrogenów spada, a one są głodne i mówią: daj mi estrogen. W związku z tym koniczyna czerwona udaje trochę, no może nie trochę, ale bardzo, udaje estrogen i w związku z tym zaspokaja apetyt tych receptorów, przywracając nam równowagę hormonalną w tym układzie przysadka, podwzgórze, tarczyca, nadnercza. Bo to jest kluczowa historia. I to są naturalne estrogeny. Gdzie ja je znalazłam? Pomyślałam sobie, przecież nie będę teraz latała po łące i zbierała koniczyny. A po drugie, tych estrogenów też trzeba przyjmować określoną dawkę, zawsze powtarzalną. Ja jestem wielką zwolenniczką tak zwanego preparatów i suplementów diety, które mają tak zwane mianowane ilości poszczególnych składników czynnych. Czyli nie jest to sproszkowany owoc, sproszkowany liść, sproszkowany kwiat. Dlatego, że to są również bardzo silnie działające substancje, które powinny być podawane w odpowiedniej dawce i w każdej tabletce powinien być powtarzalny skład, powtarzalna ilość tego. W związku z tym zaczęłam szukać takiego preparatu, który ma tą koniczynę czerwoną, bo sobie wyczytałam, że ona bardzo dobrze zrobi. I słuchajcie, znalazłam. To jest preparat, który się nazywa Femifla. Femi, czyli kobieta, fla, flawonoidy, max. Dlaczego on mi się spodobał? Bo on ma najwyższą, o, poleciało. Najwyższą pośród wszystkich preparatów zawierających czerwoną koniczynę, dawkę koniczyny, najwyższą i to jeszcze właściwą, czyli taką, która nam zadziała. A dlaczego jeszcze zadziała? Dlatego, że taka tabletka, przyjrzałam, słuchajcie, preparaty na wszystkie strony. Taka tabletka, zobaczcie, ona zawiera po pierwsze mianowaną, określoną dawkę flawonoidów z tej koniczyny. Dodatkowo jeszcze ma tak zwane ułatwione wchłanianie. Co to znaczy? Nie ma takiego suplementu ani leku, który wchłonie się w 100%. Więc trzeba, znając te procenty, w jakim ten lek się wchłania, podać taką dawkę, żeby się wchłonęła dawka nam pomagająca w przypadku suplementów i lecznicza w przypadku leków. I te, tutaj mamy tą tabletkę w środku, mamy skonstruowaną tak, że ona jest zmikronizowana. Co to znaczy? Czyli stałe składniki, które są zgniecione, uformowane w tej tabletce, są tak drobnymi cząsteczkami,
że bardzo łatwo wchłaniają się przez przewód pokarmowy do naszej krwi i tam czepiają się tych głodnych receptorów estrogenowych, oszukując ten nasz cały układ, który życzy sobie tego prawdziwego estrogenu, którego nam brakuje. I tu jest w Femiflaxie, Femifla Max w tym preparacie, który można dostać w aptece, ale też online. W każdej aptece praktycznie jest ten preparat, Femifla Max. Ja jestem zachwycona, ponieważ po kilku dniach brania zniknęły mi, nie od razu, ja kilka dni musiałam to pobrać, żeby znów pozbyć się uderzeń i zlewnych potów. Myślę, dziewczyny, że tą czerwoną koniczynę warto spróbować, a w tym preparacie Femifla Max, który mi pomógł uporać się z tym. Dodatkowo jeszcze mamy witaminę B6, która koi nerwy, kwas foliowy, który bardzo nam sprzyja w ogóle funkcjonowaniu naszej też odporności, ma działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo jeszcze, podobno tego jeszcze nie odczułam, ale pomaga utrzymać dobrą masę ciała, ponieważ zawiera ekstrakt z pieprzu czarnego. A ekstrakt z pieprzu czarnego przyspiesza nam metabolizm. Mnie najbardziej zależało na uderzeniach i na potach. Jeśli dodatkowo uzyskam inne efekty dzięki tym składnikom czynnym, takim jak magnez, witamina B6 czy witamina B9, czyli kwas foliowy, to będę tylko zadowolona. Na razie uderzenia gorąca i poty ustąpiły, mogę powiedzieć. Ustąpiły po kilku dniach brania. Na wszystkie inne efekty czekam i zachęcam Was do tego, żebyście sobie sprezentowały koniczynę w takiej ładnej, czerwonej tableteczce, a uporacie się z tym, co przynajmniej mi dolegało i dzielcie się oczywiście informacjami, czy również Wam to pomogło. W każdej aptece, w sieci można pytać, preparat szeroko dostępny. Jaki jest koszt? 30 tabletek 30 zł, 60 tabletek 60 zł, czyli złotówka dziennie, żeby nas nie zalewały poty i nie miałyśmy uczucia, że mamy głowę w piekarniku. Dziewczyny, ja przegrzebałam. To jest mój wybór i mam nadzieję, że skusicie się, żeby to wypróbować. Femifla Max na uderzenia gorąca mi pomogło.